Siemano moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kłesek i jest dzisiaj ze mną wyjątkowy gość, Ewelina. Przyjechała prosto z kadry w reprezentacyjnej formie. Dokładnie tak. Dostała na starcie dziurę, więc zostawcie łapy w górę. A się zrymowałem, widzisz? Mam jednak talent do prowadzenia. Powiedzmy, zobaczymy jak to wyjdzie na boisku jeszcze. Na starcie subskrybujcie kanał klikając taki sam przycisk subskrybuj tam na dole i wbijajcie na kanał do Eweliny, bo tam pojawił się też odcinek ze mną. Rywalizacja, co to było, o co graliśmy, wszystko dowiecie się jak już wejdziecie w opisie i klikniecie w link. A my dzisiaj, proszę zobaczyć, mamy różne piłki, proszę bardzo, i gramy mecz. Jeden na jeden, reprezentantka Polski kontra youtuber. W komentarzu typujcie kto waszym zdaniem wygra i gramy różnymi piłkami. Osoba, która straci gola wybiera piłkę, a na starcie zagramy w kamień, papier, nożyce. I ta słynna gra zdecyduje, kto zaczyna. 3, 4. Zaczynamy od tej malutkiej piłeczki. No dobra, a ty masz piłkę i zaczynasz nią. Okej. No dobra, w takim razie powodzonka. Powodzenia. A, no i żeby to nie była gra o nic, to gramy o kasę. Dowiecie się, pewnie tak już wiecie po tytule. Ale gramy o naprawdę niezłe siano, więc jak wygram, to powiedzmy, że zaproszę na dobrą kolację. Dobra. Powodzonka. W grze mamy 9 piłek. Można strzelić 9 goli. Kto strzeli więcej, ten wygrywa. Zaczynamy. Ej, ale tutaj łatwo dziurę zasadzić, nie? Ej, i zasada jest tak, że trzeba ominąć, nie wolno strzelać. Nie. Najgorzej. Osoba, która traci gola i dostaje w tak zwaną trąbę, wybiera piłę. Ja biorę tą. I wracam do siebie. Ty tutaj bronisz. No i już. Uj, oj, oj. Uj, oj, oj. Ona pomogła. Jak walczy? Nie! Nie! No nie! Dobra. Do waterpolo. No nie! To gol? Uznajesz, dziękuję. 2-1. Mamy! Dobre, dobre prowadzenie piłki! Tak! Paul! No i sędzio! Wow! O nie. O, o. O nie. O nie. O nie. O. Znowu w trąbę, więc wybieram. To nie jest tak, że jest ciężko. Znaczy dobra, jest tragicznie. Co? Ja, plan był dobry, ale zabrakło szczęścia i troszkę umiejętności. Dobra, lecimy na grubo. Nie, no kurde! Ty, bo tu jest osiano! Nie, nie, nie! Nie! Nie, nie, nie. Kurde. Czyli teraz tylko mogę mieć remis. Na dwie. Nie, biorę to. Nie. A idziesz fory. Ja wiem, na co ty polujesz. Co? Nie.
Fajna? Skomentuj tą piłkę. Jak moja forma dzisiaj? Ewelina, jak widzicie, upadła, więc chyba przegrała, tak mi się wydaje, bo jest pogrążona. 5-4. Gratulacje. Dziękuję. Druga konkurencja. Ewelina grzeje piłki. Ogrzewa je dosyć dobrze, bo będę strzelał w poprzeczki. To jest druga konkurencja. Jeśli wygram, to będzie jeszcze trzecia konkurencja, no bo będziemy wtedy rywalizować. O tysiaka gramy, przypominam, więc jest o co. Możesz mi wybierać piłki po kolei. Water polo. Zawsze chciałam zagrać, nigdy nie grałam. Chyba nie było. Musnęło? No właśnie nie wiem. War? War? 3x3. 3x3, tak? Dobra, to jest ciekawe. Jeśli wygram, to trafiłem w poprzeczkę. 3x3. Teraz dajemy ci to. Ona na początku daje mi takie, nie? Żebym mocno uderzał i żebym się zmęczył. Nogę zmęczył, a tutaj robimy jajo. Yes, vamos! Taką w podstawówce graliśmy. Właśnie tak wyglądała, jak teraz ty siedzisz, później piłka. Zobaczymy. Dobra. To się nie da uderzyć. Może tą. No, ta to jest normalna. Z tą śpię. Ile piłek mi zostało? 4. Razem z tą? 5. O Jezu, ta to jest ciężka. Tą ci dam na start, żebyś miała źle. Dobra, tą tu trafiamy. 2. Haj! I ostatni, twój los szczęścia. W koszykówka. Michael Jordan kiedyś mnie uczył, jak trafiać poprzeczkę. Były dwie, ale umówmy się, biorąc pod uwagę, że są to różne piłki, nie było łatwo. Zaraz zobaczymy, czy Ewelina podoła. Moim zdaniem, no niestety tak. Z racji tego, że jestem koleżeński i no bardzo cię lubię, to na początku dam ci do kosza. No i zaczynamy, punkcikiem. 1. Czuję, że to będzie moja konkurencja. Ale dostaję w pierdziel. Dobra. Dam ci teraz normalną. Jak nie trafisz normalnymi, to będziesz miała większą presję. Muszę jakąś taktykę zastosować. Ale ja trafiam. Kacper, ja się w tym nie mylę. Aj! Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Zostało 5 piłek. Ty mi nie trafisz na pewno, więc teraz jest nadzieja. Jak nie trafisz, to będzie remis. Niestety. Dobrze. Podpuścić i skasować było. Było blisko. Ale ty jesteś sprytny, dajesz mi wszystkie piłki. Nie no, zostały najfajniejsze, te latają. Tak jest! 3, 2. Nieważne jaka piłka, liczą się umiejętności, Kacper. O! Tak się nie liczy. Okej. Okay. Tak nie uznaję. Dobra. 3, 2. Albo i nie. 3, 2. Gratulacje. Powiem tak. No dostałem dzisiaj w pierdziel, widzowie. Ale fajnie, miło, że mogłem z tobą rywalizować, szczególnie, że grasz na zarąbistym poziomie, bo jeszcze przypomnę, że Ewelina gra w pierwszej lidze francuskiej kobiet we FC Fleury. Też niedługo materiał pojawi się z tego wyjazdu, bo tam byłem. Wyczekiwany bardzo długo, ale będzie. Będzie fajnie zmontowany. Jeśli ten film wam się spodobał, to zostawiajcie łapę w górę. Coś muszę robić? Subskrybować. Taki sam przycisk tam na dole. Dokładnie tak. Klikajcie przycisk subskrybuj. W komentarzu napiszcie Kwestia, jak jest nam bardzo przykro, że przegrałeś. I wbijcie też na kanał Eweliny, bo tam pojawił się film. I jeszcze mamy dla was konkurs. Do wygrania jest 10 autografów Eweliny i 10 moich. Wyślemy paczkę do 10 osób. Aby wziąć udział w tym konkursie, musicie zobserwować nasze Instagramy. Tutaj wam się wyświetlają nazwy. Obserwujcie. Musicie polubić zdjęcie, które wrzuciliśmy na Instagrama. I w komentarzu napisać, dlaczego chcecie wygrać. Najfajniejsze komentarze wybierzemy i wyślemy te zdjęcia, bo często jest tak, że jakieś różne osoby piszą właśnie w DM-ach, że chcą. Więc teraz jest taka okazja i do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki za rywalizację. Wygrywasz tysiaka. Mam nadzieję, że zabierzesz mnie chociaż na dobrą kawkę. Nie no, to będzie dobra kolacja. Idziemy do Magdy Gessler.